Pański nad tym rozwiązaniem pracuje. W przyszłym roku może pan obiecać, że będzie kwota wolna? Myślę, że... Jeżeli pan wam wtedy zabrakło, to teraz rok nie wystarczy? Ostatecznym terminem, kiedy ta kwota wejdzie w życie, będzie 1 stycznia 2025. Kwota wolna od podatku, ale tak. Myśli pan poseł, czy pan poseł obiecuje to naszym słuchaczom i widzom? Nie, my to obiecaliśmy i my to zrealizujemy. Ten postulat zostanie w tej kadencji zrealizowany. W tej kadencji. W przyszłym roku tej kwoty wolnej też się należy nie spodziewać. Moim zdaniem na chwilę obecną nie ma miejsca do tego, aby kwota wolna wzrosła do 60 tysięcy w przyszłym roku. W 26? No to już będziemy dokładnie liczyć. Dobry wieczór Państwu. Serdecznie Państwa witamy, jak Państwo już zdążyli się zorientować, z nowych foteli, co nie oznacza niczego ponad to, że będzie nam troszeczkę wygodniej i mamy też nadzieję, że i Państwu będzie wygodniej i miło nas oglądać. A przechodząc do meritum, czyli sformułowań pana Michała Szczerby, no to okazuje się, że jednak pan Szczerba albo jest źle poinformowany, albo wciska nam wszystkim potworną ciemnotę, w którą uwierzyć może wyłącznie jego wierny druh, pan Dariusz Joński. Wiem już od pana ministra Domańskiego, szefa resortu finansów, że w 2025 roku także kwota wolna od podatku nie zostanie podwyższona do 60 tysięcy, choć obiecywał to jego ekscelencja Słońce Peru, Donald Tusk. I co? Jajco. To jest program Polityka na deser. Jesteśmy w telewizji w Polsce. Krzysztof Fezet. I Dorota Łosiewicz, witamy Państwa bardzo serdecznie. No, pan minister Domański miał na billboardach nawet takie zapowiedzi wprowadzenia kwoty wolnej, podniesienia jej do 60 tysięcy, no ale jakoś co było w kampanii, to zostaje w kampanii, to po pierwsze. Po drugie, często tutaj mówimy o tym, jak to się koalicjanci kłócą, jak tam się Lewica kłóci z Trzecią Drogą, z Koalicją Obywatelską, no, ale żeby w obrębie samej Koalicji Obywatelskiej takie różnice zdań były, no bo pan Szczerba mówi, że pan Domański pracuje. Pan Domański mówi, że nie pracuje, że będzie liczyć, ale dopiero czy w 2026 to będzie możliwe, więc a też nawet ktoś nie wiemy. W konia. Czy będzie możliwe? To tego też nie wiemy, bo pan Domański no troszeczkę kręcił. Będzie liczyć, dzisiaj... ale to nie może pracować nad projektem wprowadzenia kwoty wolnej od 2025, skoro liczyć będzie dopiero na 2026. Poczekaj. Ty Szczerba... chcesz teraz powiedzieć, że pan Szczerba minął się z prawdą? No, chyba tak. To na jest niewiarygodne. To jest nie pierwszy i nie ostatni raz pewnie. No nie pierwszy rzeczywiście, no ostatni to by przekreślało jego cały byt w polityce, bo zdaje się, że duży procent tej jego kariery politycznej zawdzięcza właśnie mijaniu się z prawdą, ale pan minister Domański dzisiaj stwierdził jedną rzecz, dość zagadkową dla mnie, ponieważ powiedział, że musimy pamiętać, my Polacy, że ponad 4% PKB będziemy przeznaczać w 2024 roku na zbrojenia, no bo jest... Wojna. Tak. Bo oni teraz wiedzą już, że jest wojna. Już wiedzą, że jest wojna. Zastanawiam się, czy pan Donald Tusk, samemu nie mówiąc w zasadzie nic o wojnie, no bo pan nie pasowało to do tych sloganów, PiS równa się drożyzna i tak dalej, tak, i tak, tak dalej. Czy on też czasem nie wprowadził w błąd tych wszystkich swoich podopiecznych, tych swoich no, przyszłych ministrów? Bo jeśli pan Domański się teraz dowiaduje, że jest wojna, bo gdyby wiedział wcześniej i gdyby pan Tusk wiedział wcześniej, no to przecież nie obiecywaliby chyba tego typu rzeczy, których nie mogą dotrzymać, bo jest wojna. No wtedy też była wojna. Ale oni mieli uszy głęboko zaciśnięte, woleli o tej wojnie nie słyszeć, woleli też jej nie widzieć, no bo tak było wygodniej, jak już powiedziałeś. No teraz się połapali, ale te 4% PKB, no to zdaje się, że odkąd wprowadzono ustawę o obronie ojczyzny, to zdaje się, wtedy Polska zaczęła przeznaczać 4%, nie za tego rządu, tylko jeszcze za poprzedniego rządu, więc jak Donald Tusk to wszystko obiecywał, to ustawa o obronie ojczyzny już wtedy była. Zdaje się, że ktoś albo pana Donalda wprowadził w błąd, albo co bardziej prawdopodobne, no pan Donald swoich wyborców wprowadził w błąd. Pytanie tylko, no prawdopodobnie nigdy nie planowali tej kwoty wolnej wprowadzić, że aż tak, na poziomie 60 tysięcy, tak się obawiam. Zresztą z tymi 100 konkretami to jest tak, że podejrzewam, że niewiele z tych 100 konkretów tak naprawdę chcieli wprowadzić, no ale coś trzeba było ludziom dać, bo wszyscy chodzili, no, gdzie jest program, gdzie jest program, gdzie jest program. To czemu no się to... nie chwalą tym, co dają, na przykład, że od 1 kwietnia VAT 5% na żywność. A wiesz co, że to nawet ludzie wiedzą, bo widziałam dzisiaj taki sondaż, że prawie 80% Polaków bardzo krytycznie podchodzi do tego pomysłu.
krytycznie. Zwyczajnie niezadowolonych. Nie ucieszyli się Polacy? Nie, znaczy nie są uśmiechnięci tak bardzo, jak chciałby pan Donald Tusk, jak przynajmniej to zapowiadał na początku swojej kadencji. To powinien postraszyć. 80%. Powinien postraszyć. Jak nie będziecie się uśmiechać, to zrobię wam 15. A może to zrobić. Może on wszystko zrobić. Może. Wszystko może. Tak. Wszystko może. To przecież mówiliśmy w kampanii, że może i no zawsze przy takich mediach, które tam roztaczają parasol ochronny nad nim. No ale zobacz, dobra, no nie będzie tej kwoty wolnej od podatku, ale jak już się rzekło, VAT będzie, za to będzie podwyżka VAT-u, czy tam przywrócenie tego 5%-owego. Podwyżki cen energii, no też będą miały miejsce, więc coś tam jednak daje. Może to nie jest to, czego chcą ludzie, ale to są konkrety jednak. To są dwa konkrety, wprawdzie niezapowiedziane. To dorzuć jeszcze do tych konkretów, że paliwo nie będzie po 5,19, bo wzrosła i to też jest konkret. Opłata paliwowa. Tylko no to są te konkrety, które nie były zapowiedziane w kampanii. Obawiam się, że gdyby te konkrety, takie jak na przykład, bo to jest konkret, wypuszczenie z więzień 20 tysięcy przestępców. Gdyby na przykład Donald w kampanii powiedział, nie podniesiemy kwoty wolnej od podatku do 60 tysięcy, ale za to wypuścimy 20 tysięcy przestępców na wolność. No to ja nie wiem, czy te kolejki by były aż zwłaszcza, że w więzieniach i tak mają poparcie niesamowite, tam ponad 80%. Takie odwdzięczenie się jest, myślę, trochę takie wyciągnięcie ręki do tego elektoratu swojego. Tak, no to czyli, krótko mówiąc, pan Szczerba mijał się jednak z prawdą, czyli można powiedzieć, że kłamali w kampanii, dobrze, mijali się z prawdą, kłamią teraz, że coś zrobią, a jak już nadejdzie ta jasna, świetlana, uśmiechnięta przyszłość, to będą kłamać, że albo to zrobili, chociaż nie zrobili, albo że tego nie obiecywali. Czyli albo, taka ta linia kłamstwa bardzo ładnie się ciągnie tutaj. Albo że wciąż nie mogą, bo na przykład wojna coraz bliżej i ta agresja ze strony Rosji jest coraz bardziej prawdopodobna, więc wciąż nie można tej kwoty wolnej wprowadzić. No to spróbujemy znaleźć w takim razie jednak, mimo wszystko, państwo wiedzą, jakie to jest trudne zadanie, spróbujemy znaleźć jakąś wypowiedź pana Szczerby, Szczerbatego, w której mówi prawdę. Może to będzie ta na przykład. Paulina Matysiak, posłanka pełnomocniczka, została wywołana, bo mówiła, że to chucpa Trybunału Stanu dla Glapińskiego. Wasz wniosek. Wie pan, no, dla mnie chucpą jest popieranie na przykład pana Horały i jego pomysłów związanych z TPK. Do tych relacji jeszcze z Partią Razem wrócę pana posła, bo wrażenie, że pan by się ich pozbył z koalicji. Nie, one nie zasługują na naszą uwagę, żeby poświęcać kilku posłom aż tyle czasu. Ale pan nie, no po prostu uważam, chciałby, że chciałby, żeby ich nie było z wami w koalicji? Nie, no przecież jakoś uwierają pana posła, no bo znaczy, tak. Pan, no jest, bo każde dziecko w Polsce, dobry rodzic kupuje taką książkę razem czy osobno, tak? Jakby jak pisać dane słowa, tak? Jakby, no oni są zazwyczaj nie razem, tylko osobno. Trzeba pana Szczerbę sprostować na początku, ponieważ partia jednak. Razem, jednak tak, ponieważ partia Razem nie jest w koalicji rządowej. Jest owszem w klubie Lewicy, która to Lewica jest w koalicji, ale nikt z partii Razem do rządu nie wszedł. W związku z czym politycy partii Razem mogą sobie mówić, co sobie chcą, bo w rządzie nie są, a nawet ci, co w rządzie są, i tak też mówią, co chcą tak naprawdę. Ale partia Razem w koalicji nie jest. I zresztą na początku tej kadencji partia Razem zapowiadała, że będzie popierać te projekty, które im się będą podobać, i nie będzie popierać tych projektów, które im się nie podobają. Natomiast zarzut, że pani Matysiak wspiera pana Horałę i to jest chucpa, to jest dopiero chucpa, dlatego że pani Matysiak po prostu należy do zespołu parlamentarnego, którym kieruje pan Horała, i nie jest jedyną polityczką partii koalicji, którzy tam są, bo jest tam jeszcze pani Anna Maria Żukowska, tam się jeszcze pan Bosak pojawił. Ale może tu chodziło o budowę tego CPK, że wspiera to po prostu. No w ogóle też wspiera, tak, ale jak rozumiem wywołanie nazwiska pana Horały, to chodziło o ten zespół parlamentarny, w którym pani Matysiak się znalazła, i zresztą zachęca innych parlamentarzystów, żeby do tego zespołu należeli, gdyż uważa, że projekty strategiczne, bo to chodzi o CPK i Atom między innymi, gdyż ona uważa, że te projekty strategiczne są po prostu dobre dla Polski. I to rozumiesz, jak ona mówi, że to jest dobre dla Polski, to ona już jest zła. No to wiadomo, że to niekoniecznie musi być dobre dla pana Szczerby. No to właśnie wtedy logiczne. Tak. No właśnie, ale też zastanawiam się, jak mocno się poczuł pan Szczerba od czasu, kiedy został przewodniczącym komisji. Zresztą biją się z panem Jońskim i z panią Sroką bardzo mocno tytuł najśmieszniejszej komisji w historii. Idzie nieźle, tak. To łeb w łeb po prostu. Nawet łeb jak sklep i łeb w łeb. Newsweek suchej nitki na tych komisjach nie zostawił. Naprawdę? Nawet oni.
No ale zauważ, jak się mocno poczuł, kiedy powiedział do redaktora Puśnowskiego, że ci ludzie z partii Razem to nie zasługują na to, żebyśmy tutaj poświęcali czas teraz. Gdyby to było w jakimś innym medium, typu w TVN-ie, to wystarczyłoby, że tylko by groźnie spojrzał pan Szczerba. On potrafi jedyne, co groźnie robić, to właśnie patrzeć. I wtedy by ten dziennikarz no, musiał sobie zadać to pytanie, czy on jeszcze chce pracować w tej stacji, czy już nie chce pracować. A tutaj było nie, 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 już o tym nie gadajmy. No, w zasadzie taki troszeczkę prezydent, można powiedzieć. Wprawdzie trochę jak z Burkina Faso, ale jeżeli ale głowa pan państwa. Szczerba będzie potrzebował głosów partii Razem do czegoś, no to wtedy będzie już inaczej śpiewał, nie będzie wtedy tak, że tam kilku posłów. No rzeczywiście w partii Razem, z partii Razem w klubie Lewicy jest kilkoro posłów, no ale te głosy jeszcze kiedyś panu Szczerbie mogą się przydać. Natomiast jak mówisz o groźnym spojrzeniu pana Szczerby, to muszę ci szczerze powiedzieć, że takiego nie zauważyłam. Znaczy jak on próbuje być groźny... Bo jesteś kobietą, to się pana Szczerby nie boisz, a ja mogę mieć pewną obawę. Jak on próbuje być groźny, to mi się chce jeszcze bardziej śmiać. Bo jak jest śmieszny, no to normalne, to się przyzwyczailiśmy. Ale jak próbuje być groźny, no i marszczy to czoło i wtedy tak patrzy tak strasznie groźnie, no to wtedy jest naprawdę jeszcze śmieszniejszy niż jak jest śmieszny. No widzisz, a nas to nie bawi, prawda panowie? Ani troszeczkę. Czy pana bawi, a może pana bawi? Kobiety mają troszkę inaczej jednak, widać, że ten elektorat pana Szczerby to jest chyba... No ale sama mówi, że się śmiejesz, no to też nie bawi. Jak próbuje być groźny. To kim jest jego elektorat w takim razie? Co to są za zabawni ludzie? Twardy elektorat Platformy Obywatelskiej, któremu twardy? Na niczym nie zależy, poza tym, żeby odsunąć PiS od władzy. I może być Joński w komisji, może być Szczerba w komisji, może być Sroka w komisji, byle tylko PiS siedziało przed... było przesłuchiwane w tej komisji i było coś oskarżone. I właśnie temu elektoratowi wszystko, nic więcej nie jest do szczęścia potrzebne. No dobrze, ale jeśli chodzi o twardość, to pewnie takiego pana Szczerbę nakrywa i to nie kołderką absolutnie, tylko całym sobą. Pan Władysław Frasyniuk, niezwykle twardy człowiek, to ten był opozycjonista, który kiedyś pozwolił sobie na szarpanie policji, ten autor właśnie słynnego hasła 8 gwiazdy, które potem elity, czyli jelita w zasadzie można powiedzieć, jak mówi Staszek Janecki, tego kraju błyskawicznie podchwyciła. I teraz pan Frasyniuk ma takie drobne uwagi co do pana Donalda Tuska. Oczywiście wszystko jest świetnie, natomiast zdaje się, że z jego słów ma wynikać, iż przydałby się panu Tuskowi ktoś, kto by mu powiedział parę słów prawdy. Może Tusk jest tym człowiekiem, który bardzo często odnosi się, być może jest ostatnim politykiem, który odnosi się do wartości sierpnia, do wartości, których, bez których to życie publiczne przestaje mieć sens. I wtedy wygrywają już tylko i wyłącznie cynicy, koniunkturaliści. I wydaje mi się, że no jeśli chce się mieć sukces, to trzeba się wyłącznie odwołać do kompetencji i do pewnej odwagi cywilnej. To znaczy naprawdę ktoś, kto cię poklepuje po ramieniu, nie uprzedzi cię, że właśnie jest stopień, o który się możesz przewrócić. No to fatalnie. Fatalnie, bo pana Tuska wszyscy poklepują po ramieniu. Jakby ktoś mu zechciał powiedzieć, że on coś źle robi, no to by zaraz wyleciał z takiej koalicji. Poklepują go chyba głównie w Brukseli właśnie. Też i w Berlinie go poklepują, no ale słyszałeś pana Szczerbę, no on wszystko, każdą bzdurę powie, byleby tylko pan Tusk był z tego zadowolony, więc tak, nie wiem, ale wiesz co, no, trochę się martwię o pana Frasyniuka, bo ja nie bardzo wiem, co się z nim stało. Jak był, że tak powiem, zniknięty i nie było go w mediach, no to się nie niepokoiłem, a tu pojawia się i startuje z taką oto wersją historii Polski, że pan Tusk jest jednym z ostatnich polityków w Polsce, którym przyświecają ideały sierpnia. Ten sam Tusk, który zapowiedział w kampanii, że przywileje emerytalne dla esbeków będą przywrócone. Ten sam Tusk, który już w 92 roku liczył głosy koalicji, no raczej bym powiedział proubeckiej, a nie antyubeckiej, wtedy kiedy pełnił to zaszczytną rolę takiego, no, przeliczacza głosów panu Lechowi Wałęsie w czasie słynnej nocnej zmiany. Więc ja tutaj tych ideałów sierpnia za bardzo nie widzę, nawet w mediach, które popierają pana Tuska, Gazeta Wyborcza na przykład, no tam dla nich nieżyjący już Kiszczak Jaruzelski to są wciąż ludzie humoru, chciałem powiedzieć, że to byłby czarny humor kompletnie, ludzie honoru. To samo dotyczy rzeźnika stanu wojennego Jerzego Urbana, tam też jest wiele tekstów w Archiwum Wyborczej, w których był opisywany jako piękny młodzieniec, dwumetrowy prawie, w ogóle kompletnie nie bandzior i komunistyczny kacyk. Więc ja tych ideałów sierpnia kompletnie nie widzę, chyba że chodzi o jakiś zupełnie inny sierpień. I ja nie wiem, o jaki może sierpień chodzić, ale to na pewno nie jest sierpień 80.
No ja też nie wiem, o co panu Frasunikowi chodzi, ale on zdaje się należy do tych osób, które są absolutnie zapatrzone w pana Donalda Tuska i raczej nie należy do tych ludzi, którzy by mu coś mieli, jakąś prawdę powiedzieć, ponieważ taki zachwyt i takie peany na cześć Donalda Tuska to raczej nie świadczą o tym, że pan Frasyniuk by miał ochotę coś Tuskowi powiedzieć, że nawet wtedy, stary, jak ten by schodził, miałby tam ci wyrżnąć, przepraszam, w te schody? No myślę, że nawet wtedy mógłby nie powiedzieć. Może by go ewentualnie złapał za kołnierz, capnąłby, ale to i tak mogłoby być troszeczkę no za późno po prostu. No ale pan Frasyniuk powiedział też, że kompetencje mają znaczenie i co zdaje się rozumiał, miał na myśli Donalda Tuska. No już po 100 dniach Donald Tusk powiedział, że to, co mówił w kampanii, że ludzie wiarygodni realizują swoje obietnice, no to widać, że ani wiarygodny, ani kompetentny, a pan Frasyniuk ciągle tę samą bajkę śpiewa. Tak, pan Frasyniuk chyba wymarzył sobie jakąś no po prostu fuchę taką, poza oczywiście niesamowitą fuchą eksperta w TVN. Nie, może on by chciał kandydować do Parlamentu Europejskiego i teraz musi się troszeczkę... Z jakiego kraju bym musiał się dowiedzieć tego wcześniej? Naszego... Wolałbym wcześniej wiedzieć. Z Polski, z może z listy Koalicji Obywatelskiej, może dlatego właśnie się uaktywnił w mediach i może dlatego takie peany na cześć pana Donalda Tuska głosi teraz. A czy my tam już naprawdę mamy mało wstydu narobione w tej Brukseli? No tam no, i pan Robert Biedroń z czerwonymi włosami biegał, milczał. Ja nie wiem, jakie pan Frasyniuk ma możliwości i czy znajdzie się na tych listach, ograniczone, ale pracuje. To ja ci powiem, moim zdaniem ograniczone. Ale pracuje, walczy o to, na pewno. O to, żeby to ograniczenie było jeszcze większe. Żeby się załapać na te listy. No, a nie, no na listy do Tuska to się załapać, przepraszam, może każdy głupi nawet, przepraszam, panie Władysławie, to przecież nie było panu, bo pan nie jest każdy. No, co widać po naszych bohaterach, których tutaj pokazuję. Ale właśnie może nasz kolejny bohater błysnął taką odwagą, nawet nie wiedząc o tym. Znaczy, dobrze, że znalazł w ogóle czas na to, żeby powiedzieć kilka słów prawdy, bo jak państwo doskonale wiedzą, to jest człowiek, który wciąż szuka podstaw prawnych do działań, które już wykonano. Czy znalazł, nie wiemy, ale znalazł w sobie no, albo tyle frajerstwa, albo tyle odwagi, żeby coś prawdziwego właśnie powiedzieć. A czy w jakimkolwiek przypadku ten Pegasus był zastosowany bez zgody sądu? Takiego przypadku nie znam, przynajmniej na bazie tego, co analizowaliśmy do tej pory, ale trudno mi to wykluczyć. Może powiem tyle, że to, co nam wychodzi, to, że paradoksalnie służby dość mocno dbały o taką swoistą wewnętrzną biurokrację w kontekście tych wszystkich działań, które powinny być podjęte. No i w ten katastrofiren. Sposób pan Bodnar całkowicie zaorał Komisję do Spraw Pegasusa, ale znalazł podstawy prawne, tylko że do działania systemu Pegasus. No bo skoro nie zna żadnego przypadku, w którym sąd nie wydał zgody, to znaczy, że wszystkie przypadki były legalne. No bo istotą jest to, czy Pegasus działał legalnie, czy nielegalnie, czy za zgodą sądu, czy nie za zgodą sądu. Pan Bodnar teraz wyłożył całą tę narrację, że Pegasus działał nielegalnie, czyli że kogoś podsłuchiwano bez zgody sądu, bo to okazuje się, że nie ma takiego przypadku nawet. Czyli albo to jest inny Bodnar, tak? Albo Bodnar zaprzecza Bodnarowi, lub Bodnar fika Tuskowi. Albo Bodnar znalazł podstawy prawne, ale dla działania Pegasusa. No nie do ale tego nie tego miał szukać. No nie tego miał szukać, no ale co zrobił, co zrobić, że znalazł? Media no to schować ostatnio... to szybko. Gdzieś tam do kieszeni, nie wiem, ale gdziekolwiek. Ale problem jest z schowaniem do kieszeni, bo sędzia Tuleja też przyznaje, że on podpisywał no to zgody. Media też do kieszeni, pisały, no, że 1000 zgód wydał sędzia Tuleja na no używanie Pegasusa. I no co właśnie na to teraz silni razem ci wszyscy ośmiu Tuleja mi wyglądał na takiego, co to wiesz, lubi takie zgody potem wydawać. No właśnie, to jest dość ciekawe jednak, bo no cała ta narracja o Pegasusie, nawet pan Rafał Trzaskowski, no też go nigdy nie złapałem na kłamstwie, praktycznie chyba, no dzisiaj jeszcze. Na pewno nie. Mówił, że w PiS-ie to wszyscy podsłuchiwali wszystkich, że sam PiS siebie podsłuchiwał. No to jak rozumiem, to wszystko też jest kłamstwo, no chyba że chodzi panu Trzaskowskiemu o to, że jak ktoś był z PiS, to nie znaczyło od razu, że z automatu jest zwolniony ze śledztwa, że nie trzeba go będzie podsłuchiwać, jeśli są wobec niego jakieś podejrzenia. No bo tak odbieram to zdanie pana Trzaskowskiego, że PiS sam siebie podsłuchiwał, czyli CBA zarządów PiS podsłuchiwało PiS. Nie do pomyślenia zarządów Platformy, no. Tu się zgadzam, żeby zarządów Platformy podsłuchiwać Platformę. Zresztą po co podsłuchiwać, jak oni, przepraszam, mają pluskwy tam w każdej knajpie. No. Ale najlepszym dowodem na to, że służby kontrolowały także rząd, jest afera wizowa, gdzie służby za tamtego rządu aferę wizową odkryły, postawiły zarzuty, doszło do dymisji.
i tak dalej, i tak dalej. Przecież to nie te służby odkryły aferę wizową, tylko służby za czasów rządów Prawa i Sprawiedliwości całą tę aferę ujawniły, nagłośniły, zadziałały w sposób odpowiedni. No i teraz pracuje kolejna komisja, która też się okazało nie ma sensu, bo 607 tylko wiz wydano z naruszeniem prawa, a nie 200 tysięcy, 300 tysięcy czy 500 tysięcy, jak politycy Platformy Obywatelskiej mówili w kampanii. Dziwne też to sformułowanie pana ministra sprawiedliwości, że służby paradoksalnie dbało o dokumentację. Rozumiem, że za jego rządów, za rządów pana, panie ministrze Bodnar, to nie będzie takiego dbania o dokumentację. Najpierw trzeba będzie coś zrobić, wejść z buta, potem znaleźć podstawę prawną, potem, jak rozumiem, jakieś antydatowanie tam się chyba będzie musiało odbywać. No, tak jak w przypadku telewizji, gdzie te słynne 107 minut pana Sienkiewicza, gdzie nawet nie próbowano zachować pozorów, że coś się dzieje, że zwołano jakąś radę nadzorczą, że coś naprawdę jest podpisywane, nawet świateł nie zapalono w biurze, w którym to się miało odbywać. No więc rzeczywiście ta władza nawet nie dba o papiery, pozory czy o cokolwiek innego. Wszystko absolutnie narympał. Ale dba o popcorn i państwo dobrze wiedzą, kogo za chwilę zobaczą. Jeździmy po Polsce, spotykamy się z ludźmi. Widzimy ich i słuchamy na fokusach, słuchamy ich w salach, w których gromadzą ich nasi kandydaci. Wiecie, co mówią? Czy mają zastrzeżenia co do tempa realizacji tej czy innej obietnicy? Czasem tak. Ale wiecie, co mówią najpierw? Boże, przestańcie się kłócić. Przestańcie się kłócić. Co zrobić, żebyście przestali się kłócić? Powiedzcie nam, co zrobić, żebyście wreszcie zaczęli normalnie ze sobą rozmawiać. Żebyście obniżyli ton. Żebyście wiedzieli, gdzie jest przeciwnik. A gdzie sojusznik, który nie musi być jeden do jednego twoim klonem. Przecież nie o to chodzi w polityce. W polityce nie szukamy sobie żon, mężów i partnerów na całe życie. Niektórzy szukają, inni nie. W polityce chodzi o to, żeby razem zrobić coś ważnego, przychodząc z różnych stron. I o tym jest trzecia droga. I to jest nasza szansa na te najbliższe dwa tygodnie. Żeby w tym chaosie rozedrganych słów, obelg, partyjniackich ataków, wojenek, czy od przyjaciół, czy od przeciwników, stanąć i twardo stać tam, gdzie powinna stać trzecia droga. Nie bardzo tę końcówkę zrozumiałem, ale nie chcę się w to jakoś bardzo zagłębiać. No przecież pan Szymon stał, no to co znaczy, żeby stanąć? No skoro stoi, no to przepraszam. Ale to mógłby usiąść, ale zobacz, że wyborcy jednak widzą, że oni się kłócą, skoro wyborcy apelują, żeby przestali się kłócić. Czyli wyborcy widzą, co się dzieje w tej koalicji, to po pierwsze. A po drugie, przecież Szymon Hołownia miał, Szymon Hołownia i Kosiniak-Kamysz przecież, bo oni razem mieli takie hasło, dość kłótni i do przodu. I to tak było w kampanii przed wyborami parlamentarnymi. I patrz, i to hasło jest ciągle aktualne. Dość kłótni do przodu, tylko oni już razem sobie rządzą w tej koalicji, która to miała być taką koalicją miłości, tak, uśmiechu, pojednania. No przecież pan Hołownia bez przerwy się kłóci z paniami z lewicy. Panie z lewicy z panem Hołownią. Wszyscy tam się ze wszystkimi kłócą. Jest sposób, jak się przestać kłócić. Oni muszą przestać się ze sobą spotykać, przestać ze sobą rozmawiać i przestać udawać, że chcą robić jakąkolwiek politykę, oni... tylko że dorwali się do tak zwanego korytka, a teraz, przepraszam, buzia w ciup, bo inaczej się pożeremy. Powinni przestać razem rządzić i to jest kluczowe, to wtedy nie będą się kłócić. Ale chyba pan Michał Kamiński nie słyszał tych apelów pana Hołowni o to, żeby się przestać kłócić, pojechał i od razu się pokłócił z rolnikami. No jednak trzeba umieć być kołodziejczakiem. Pan Kamiński kołodziejczakiem nie jest, bo pan kołodziejczak to potrafił cicho,
Teraz ja mówię, co tak. prawda nie do rolników, tylko do ministra Kowalskiego wówczas krzyczał, ale przynajmniej został usłyszany. A pana do rolników chyba też, bo tam jeszcze rolnicy też tam przekrzykiwali się. Tak, no tak, do wszystkich, to tak, do całego świata, jak Łodziczak mówi, to jest okrzyk. Oczywiście, że do całego świata. I też miałem takie skojarzenie, że pan Michał Misiek Kamiński chyba chce tworzyć jakąś nową agrounię. Już mu się znudziło tam w tym PSL-u, a ponieważ jest człowiekiem, który przeszedł praktycznie przez wszystkie możliwe formacje, nie było go jeszcze tylko na lewicy, że tak powiem, ale to chyba przez te opinie LGBT. Natomiast w tej chwili, gdyby dostał zaproszenie, też by w to wszedł. No dobrze, że się nie pobili, bo to wiesz, polityk, rolnik by nie uderzył, ale polityk, sami państwo wiedzą, jak jest. Wracamy po reklamach. Przychodzą do nas i mówią, trzeba było więcej obiecywać. Tak? Polityka. Przecież każdy wie, jak jest. No obiecujesz 200, zrobisz 20 i będzie okej, no bo przecież kto tam po tych politykach spodziewa się więcej? To tak mamy teraz grać? Tak chcielibyśmy być traktowani? Ja wiem, że to jest niezwyczajne, że to jest nowe. Że przychodzi polityk i mówi, obiecam ci 12 rzeczy na 4 lata, a nie 500 na 2 tygodnie. Ale my właśnie tacy jesteśmy. A w poprzedniej części pokazywaliśmy, jak Szymon Hołownia mówił, nie kłóćcie się, bo wyborcom się nie podoba, wyborcy apelują, nie kłóćcie się. I co? I od razu wziął i zaatakował Platformę Obywatelską, że obiecała 500 rzeczy na 2 tygodnie. A trzecia droga? Tylko 12 i to na 4 lata. No, Donaldzie Tusku, ucz się od Szymona Hołowni. To jest program Polityka na deser, telewizja w Polsce. Dorota Łosiewicz. I Krzysztof Fezet, dobry wieczór ponownie. Bardzo odważnie pan Szymon Hołownia. Od razu się pokłócił, no, od razu zaatakował Donalda Tuska, tak. Mówił, nie kłóćcie się. Ale bał się też jakoś chyba przypomnieć, że Platformie chodziło o 100 konkretów, bo użył liczby 200 od razu, czyli albo coś wie o nowych, potem. No bo z drugiej strony pan Tusk chyba uważa, że już te konkrety to mniej więcej są zrealizowane, no tam jakieś drobne niedociągnięcia, no to tam, to jeśli są niedociągnięcia, to przez tych, jak mówi pan Tusk, którzy pytają o to, próbują rozliczać, to wszyscy jesteśmy winni niestety, bo wszyscy pytamy jak, nie wiem kto, jak potłuczeni troszeczkę chyba, no przecież wiedzieliśmy przed wyborami, przynajmniej ci, którzy głosowali być może niekoniecznie na pana Donalda Tuska, jego koalicję obywatelską, że będzie tak sobie z tymi obietnicami, z tą realizacją konkretów, a tutaj pan Szymon już mówi, że 200, już nawet 200, czyli albo tak jak mówię, pan Tusk 100 dorzucił konkretnych oczywiście, jak zawsze u niego, no albo pan Hołownia w ostatniej chwili się zorientował, że jednak może to być odebrane jako przytyczek w stronę noska pana Tuska, i szybciutko zmienił. Nie wiem, wydało, nie wiem, która wersja. Mi się wydało, że on nawet do 500 doszedł, bo powiedział 500 na 2 tygodnie chyba, więc rzeczywiście chciał tak przelicytować, żeby go nie oskarżono, że on Donalda Tuska atakuje, no ale atakował ostro na tej konwencji, bo i za te kłótnie, i za te obietnice. A on, co oni teraz tak, a my mamy rączki czyste, my tylko 12 gwarancji dawaliśmy na 4 lata, nie wiem, jak tam ci frajerzy, którzy 100 konkretów obiecali, my tylko 12. No tak, i też i jest problem. Jest duży problem. Znaczy ja nic nie zrobię z tym, natomiast pytanie, czy pan Hołownia coś zrobi, też mi się wydaje, że niewiele, bo tam na przykład jednym z tych 12 gwarancji, jedną z, jest zlikwidowanie kolejek do lekarzy. Tyle pamiętam. Staszek Janecki nawet uważał, że chyba po prostu będą te korytarzyki mniejsze takie, żeby ludzie stali na zewnątrz, żeby nie było widać, że jest ta kolejka. Mnie się wydaje, że w ogóle należałoby chyba tę służbę zdrowia powoli rozwiązywać, bo to trzeba naprawdę dużo pieniędzy w to pakować. Przejmować się pacjentami nie ma co, bo jak tak się mówi najczęściej, że to są chorzy ludzie. Pani Leszczyna nie po to dostała ten akurat resort zdrowia, więc tutaj, żeby go tam rozwijać, więc wydaje mi się, że te gwarancje pana Hołowni, oczywiście one są w przemyślny sposób rozbite na 4 lata, no ale z ich realizacją też jest tak, no tak sobie na razie. No, dobrowolny ZUS, gdzie z drugiej gwarancja? Strony trzecia droga tak wymyśliła sobie z tą składką, że będzie mniej pieniędzy na służby zdrowia, a nie więcej. Pani Leszczyna mówiła, że ona się tam położy, po prostu, że ona będzie rejtanem, normalnie się położy i będzie pilnowała tego, co jest teraz, jeżeli chodzi o składkę zdrowotną, żeby jej przypadkiem nic nie odebrali. No ale trzecia droga chce tą składkę zmniejszać, bo oni to obiecali, bo to też chyba było w tych ich gwarancjach. No oni chcą być wiarygodni, więc nie wiem, czy da się skracać kolejki, jednocześnie odbierając pieniądze służbie zdrowia, bo taki będzie efekt tych propozycji, które przygotowała trzecia droga. Tak, no i był pan Szymon Hołownia tej konwencji łaskaw zauważyć, czy wręcz no puścić taką bardzo podkręconą piłeczkę w stronę swojego w końcu partyjnego chyba już kolegi, czyli pana Rysia Ryszarda Petru, bo jak mówił o tym, że no niektórzy
że nikt nie idzie do polityki, żeby znaleźć żonę, chociaż niektórzy idą, no to pamiętamy Maderę i te słynne przeloty i te różne cuda na kiju, więc tam też jakaś walka frakcyjna chyba się zaczyna toczyć, skoro pan Hołownia tak panu Petru no, przyładował, może... bo pierwsze skojarzenie, no to jest, przepraszam, kto tam żonę znalazł w Sejmie? Może nie, przepraszam, jeszcze Belzebub też znalazł. No ale to, gdzie Belzebub nie może, tam babę pośle, panie pośle. Ale może panu Hołowni się po prostu przypomniało, no a zaraz, przecież jeszcze Rysiek był, no i ta Madera, która potem się Lizboną po latach okazała, bo to Ryszard przyznał, że to jednak Lizbona była, więc wiesz, on powiedział i potem mu się ten obrazek z samolotu pojawił wtedy, a nie, wróć, niektórzy jednak... szli po to. No pan, teraz pan mamy Ryszard, tak, przyznał. Małżeństwo państwa Bosaków także w parlamencie, ale oni się chyba poznali poza parlamentem, no choć teraz są tam razem. No właśnie. Poza tym to, że pan Rysiek, pan Ryszard przyznał, że to była Lizbona, to nie znaczy, że mu się coś tam nie pomyliło. Co będzie nie, zresztą, co będzie jeszcze oczywiście do okazania. Ale z panią partnerką, którą leciał, panią Janną, się ożenił, więc chyba uczucie okazało się jednak trwałe i gra była warta świeczki, skoro... Była, była. Taka... Na pewno. Tak, tak, tak. Zakończyła się, tu się zgadzam. Absolutnie. No, miłość musi pokonać politykę. Powinna w każdym razie, ta prawdziwa, zwłaszcza nieprawdziwą politykę, bo i pan Ryszard też taki polityk z niego, jak ze mnie Madera. No w każdym razie, to może teraz pan Rafał Trzaskowski, który mam nadzieję, że nam wybaczy, ponieważ my jego słowa odczytaliśmy jako gruntowną krytykę obecnego rządu. Jeżeli wyślemy jasny sygnał, że dla ludzi, którzy oszukują, nie ma miejsca w polskiej polityce, dla ludzi, którzy są zupełnie pozbawieni wiarygodności, nie ma miejsca w polskiej polityce, to w tym momencie zaczniemy politykę uzdrawiać. No absolutna tak na Donalda Tuska, bo skoro brak rękami, wiarygodności... albo ręcami najlepiej oszuści. Uzdrawiać. No właśnie, to chyba trzeba... Polityka zostanie uzdrowiona, jak już nie będzie w niej tej koalicji, która, no, najbardziej Platformy Obywatelskiej, która obiecała 100 konkretów, a zrealizowała 8. No to do kogo innego mógł mówić pan Trzaskowski, że oszuści, że niewiarygodni? No przecież chyba do swojego partyjnego kolegi, swojego pryncypała. Być może pan Rafał Trzaskowski już wie, że Donald Tusk chce... To on jednak chce wystartować w wyborach prezydenckich, a pan Trzaskowski zostanie sobie tym prezydentem stolicy, jeżeli wygra wybory samorządowe. No i być może celowo taki atak przypuścił na pryncypała politycznego oczywiście. No dobrze, ale niestety oberwał rykoszetem również obecnie urzędujący prezydent miasta stołecznego Warszawy. Zbieżność nazwisk nieprzypadkowa, bo pan Trzaskowski, pamiętam jak dziś, kiedy obiecywał na przykład remont stadionu Skry. Lepiej, żeby państwo nie wiedzieli, jak to tam teraz wygląda. Po drugie, obiecywał audyt. Po tym, jak zostanie prezydentem Warszawy, to natychmiast audyt w sprawie mafii reprywatyzacyjnej. Nie zrobił tego audytu. Obiecywał tramwaj na Wilanów już jakiś czas temu, już wiemy, że kilka miesięcy ma to wszystko opóźnienia, więc jeśli nie miał teraz na myśli pana Tuska, to może miał na myśli całą Platformę jako pewną też ideę, taką prawdziwą, bardzo. No to rzeczywiście by nawet pasowało, dlatego że my znamy poprzednie rządy Platformy Obywatelskiej, poprzednią kadencję i z tymi obietnicami było dokładnie tak samo. No przecież nie bez kozery mówiło się, że nikt ci tyle nie da, co Donald Tusk ci obieca. No czy też pan Sikorski z panem Rostowskim, którzy mówili, że ja dwa razy obiecać to jak raz dać, albo że obietnice wiążą tylko tych, którzy w nich wierzą. Często te cytaty powtarzam, bo one jakoś tak bardzo pasują do Platformy Obywatelskiej. No i przecież prawdę chyba mówili panowie, nie wiedząc, że są nagrywani, o tym, jak traktują wyborców, czyli no... Pan Marek Belka to nawet wiedział, że jest nagrywany, bo mówił w telewizji, że tak, ubolewa nad tym, ale że dzisiejsza polityka przypomina mu taką historię, że trzeba kłamać, kłamać i potem szybciutko kolejne kłamstwo puszczać w świat, żeby to kłamstwo przykryło następne kłamstwo, czy poprzednie kłamstwo, żeby następne... Tak. No generalnie trzeba kłamać, tak? No, na kłamstwie można zbudować być może taką, no właśnie, partię, jaką jest Platforma Obywatelska. To jeszcze raz oddamy głos panu Rafałowi Trzaskowskiemu, bo kampanią w tej chwili jest w zasadzie, no nie w każdym tramwaju, ale na prawie każdym autobusie widzę jego zdjęcie, wspaniale wygląda, no i bardzo wysoki jest. Oczywiście, że trzeba sprzątać po PiS-ie. Ja do tego jeszcze wrócę. Nie da się pominąć spraw fundamentalnych, takich jak wolne media, odzyskiwanie wolnej prokuratury, czy w końcu wzmacnianie niezależnego sądownictwa. Ale Polki i Polacy dzisiaj chcą rozmawiać o rozwiązywaniu konkretnych problemów. I tak się składa, że w tych bardzo trudnych czasach, 8 lat niszczenia demokracji, 8 lat niszczenia samorządów, to właśnie samorządy stawały na pierwszej linii.
i wykonywały swoje zadania wtedy, kiedy rząd odbierał prawa obywatelom i obywatelkom. Dlatego, że my zbyt często mówiliśmy o praworządności, która była kojarzona z czymś abstrakcyjnym, a przecież po prostu zabierano nam prawa podstawowe. No i znowu kolejny atak pan Trzaskowski przypuścił na Donalda Tuska, bo powiedział, że tak, no dobra, no rozliczać może trzeba, no ale Polki i Polacy oczekują konkretów, tak? Chcemy konkretów od tego rządu, czyli Rafał Trzaskowski mówi, ludzie, weźcie się do roboty i w końcu coś konkretnego dajcie, jakąś konkretną ustawę, nie tam, że o in vitro, że te wiatraki, co nie przeszły, czy ta pigułka dzień po, która pewnie podpisu też nie uzyska, więc no... Trzeba powiedzieć, że odważnie bardzo pan Trzaskowski wystąpił. To jest w ogóle bardzo odważny młody człowiek. Na przykład ostatnio, jak była debata w Kanale Zero zresztą, debata kandydatów na prezydenta Warszawy, to pan Rafał Trzaskowski jako jedyny był tak odważny, że stał tam jego karton z tektury. Tak. Czyli odważył się na to, że nie mówiąc nic i tak wygra tę debatę. I rzeczywiście był świetny. Był naprawdę, był fantastyczny. Tam się troszkę chwiał, no ale to u niego jest dość normalne. Że tak troszkę, no jak powiedzmy, gałązki na wietrze czasem, zwłaszcza jak ten wiatr nazywa się Donald Tusk, ale wypadł bardzo dobrze, bardzo dobrze. Tak, bo nie mówił rzeczywiście, w WP też zdaje się nie pojawił się na debacie, tylko puste krzesło było, więc on ma takie przekonanie, że on właściwie nic nie musi. Moim zdaniem, mówi, nie musi, bo i tak nie zgodzę się z tobą. Moim zdaniem to przekonanie jest inne, że on musi się nie pokazywać, bo zaczną się pytania, kiedy tramwaj, kiedy metro, tu obiecał pan to, tu obiecał pan to. Właśnie jak się nie pokaże, nie dostanie tych pytań. No przecież tak pan Rafał mówił, o to były te wybory, żeby pewnych pytań nie było, a teraz chodzi o to, żeby żadnych nie było, bo nadciągają nowe wybory, dla niego bardzo ważne. No. No bardzo ważne, ale mi się wydaje, że on jest jednak po prostu takim leniuszkiem, bo nawet to jego hasło wyborcze, po prostu Warszawa, tak? Jakoś tak to brzmi. No to też jest takie, no właśnie... Dwuznaczne troszeczkę, wiesz? Dwuznaczne, bo jak ja na przykład przejeżdżam koło budynku Cepeli, czy przechodzę samo centrum Warszawy, gdyby państwo nie wiedzieli, Marszałkowska Róg Alei Jerozolimskich, stała tam kiedyś Cepelia, kilka lat temu ją zlikwidowano, budynek został i on jest w tej chwili, no, burzony. Pewnie jakaś deweloperka, miejsce przedrogie i naprawdę przefajne, jeśli ktoś tam by chciał coś większego postawić, ale to też się tak bardzo ciągnie i ciągnie i ciągnie. Także tam na przykład jak stoję i myślę sobie po prostu Warszawa, to nie myślę dobrze o panu Rafale, sam nie wiem dlaczego nawet. No ale po prostu Warszawa to jest takie, właśnie nic to nie znaczy, no kompletnie nic, mógłby chociaż, nie wiem, chcę dobrze dla Warszawy, albo liczy się tylko Warszawa, albo cokolwiek, a to jest przekaz taki kompletnie bez sensu, jak ten tekturowy Rafał Trzaskowski na tej debacie. No on po prostu uważa, że nic nie musi z siebie dać, bo i tak te wybory ma w kieszeni. A i tu jest jeszcze drugie dno, że tak powiem, moim zdaniem. Bo pan Rafał Trzaskowski ma pewien misterny plan na tę kampanię. Nawet go tutaj troszkę zdradził w tym pierwszym materiale, kiedy powiedział o tym, że mamy nareszcie wolne media publiczne. I teraz jedyna debata, w jakiej on chce wystartować, przypadkiem zupełnie, ma mieć miejsce w nowej Neo TVP Info. I tam, jak on się dostanie pod buty tych dziennikarzy, to wyjdzie mniej więcej coś takiego. 6 kandydatów na prezydenta Warszawy i 6 wizji rozwoju miasta. Zadamy trudne pytania i oczekujemy konkretnych odpowiedzi. Kuba Sito, dobry wieczór. To dużo, żeby pokazać tak naprawdę warszawiakom, jakim się jest gospodarzem. Ja jestem ciekaw, czy pan osobiście zadowolony jest z tego, jak wygląda Warszawa. Czy to jest właśnie Warszawa pana marzeń? Tak, oczywiście jestem zadowolony. Mamy tutaj dane, ostatnie dane CBOS, mówimy o rankingu zaufania. Pan F. Szlanki na równym miejscu, drugim, wspólnie z prezydentem Andrzejem Dudą. To pozytywnie świadczy, natomiast jest to ranking zaufania Polaków. Czy podobnym zaufaniem cieszy się pan w Warszawie? Pytam tutaj o pana odczucie, chociażby ze spotkań, jakie odbywa pan już od 2022 roku z mieszkańcami Warszawy. Już po raz drugi Warszawa w indeksie zdrowych miast zdobywa pierwsze miejsce, będąc tak naprawdę najlepszym miastem do życia dla mieszkańców Warszawy. Doceniamy to, że żyje nam się w Warszawie dobrze. No i wszystko się zgadza. Po to były te wybory, żeby tak zadawać pytania. O to przecież panu Rafałowi chodziło.
Tak, wszystko w telewizji publicznej, kanał warszawski, TVP3. Doskonałe pytania, troszkę za ostre. Czy uważa, że warszawiacy też go tak lubią jak Polacy? Bo to troszkę mogłaby się narodzić jakaś wątpliwość w niektórych widzach. Nie. Poza tym, czy pan się czuje? No wiadomo, że pan Rafał Trzaskowski się czuje dobrze, ale to podkreślanie, że dziękujemy, że jeszcze żyjemy w ogóle i tak dalej. Powinien podziękować też za przejęcie TVP panu Trzaskowskiemu. Przecież, panie Rafale, ja wiem, że to pan z kolegami, no w każdym razie pana koledzy tutaj umożliwili to moje przyjście, bo to był redaktor Jakub Sito, który podobno przygotował jakieś materiały informacyjne z kampanii wyborczej, zupełnie niezależnie, zupełnie, pamiętaj. Absolutnie. Nic. Czysta woda po prostu. Tak, czysta woda. Czysta woda, czysta woda, tylko niezależność, skąd brana, apolityczność. Czysta woda, tylko czy ten wywiad zakończył się lub rozpoczął czyszczeniem butów pana Trzaskowskiego, to mnie interesuje, bo to tak wyglądało jakby... Trwało cały czas, to trwało cały czas. Taka piękna scena, rzeczywiście. Troszkę tak w roli pucybuta wystąpił tutaj pan Sito. Ale czy pan Trzaskowski jakoś był tym zmęczony, czy było mu troszeczkę za dużo tego, czy go tam raz chociaż kopnął w stół? Wiesz, dobra, co, no... Już niech pan nie przesadza, bo pan zaraz mi tu Nobla da jeszcze. Momentami wydawało mi się, że nawet pan Trzaskowski był zawstydzony tymi pytaniami, ale to może tylko mi się wydawało, bo ten jego uśmiech tak trochę tężał na twarzy, że jednak... Za dużo. No ale przecież po to były te wybory. O tym były te wybory, żeby takie pytania zadawano, nie jakieś tam trudne, jakieś mafie reprywatyzacyjne, jakiś wywóz śmieci, jakieś zarzuty dla pana, co jest teraz w Europarlamencie. Daj spokój. Tak to miało wyglądać. To wyobrażasz sobie teraz tę debatę w TVP Info, jak będzie, prawda? Tam ci dostaną jeden pineskę na krzesło, pewnie drugi tak zwaną poduszkę, wiadomo co ona tam robi, brzydkie rzeczy. Czy dzieci w każdym razie z tego lubią pośmiać. Ktoś tam się przyklei, ktoś będzie miał podpiłowaną nogę, a pan Rafał na tronie, tak mam nadzieję, że on z Anglii zostanie ściągnięty, co najmniej, żeby sobie usiadł. Tak. I no i oczywiście pytania wcześniej. No to jest chyba oczywiste, tak, że bez przesady. Nie, znaczy, można pan pytać. Trzaskowski już je napisał. A, w ten sposób. Tak, no tak. Tylko żeby nie zapomniał dostarczyć. Dostarczył przy okazji tego wywiadu. Bo jak nie dostarczy, to znowu karton przyjdzie. No i po prostu, i co mi zrobimy? Może panu się to się pomyliło, bo to właśnie były te pytania na debatę i... Może on myślał, że będzie z kartonem rozmawiał. I to wtedy rzeczywiście, panie Karton, bardzo dziękujemy panu Kartonowi, pan Karton, najlepszy prezydent miasta. I też jedna piękna myśl, taka, to kieruję swój apel do wszystkich redakcji w Polsce, żeby pamiętać, że Warszawa jest najlepszym miejscem do zamieszkania przez warszawiaków. Właśnie, tak jak Opole, dla Opolan innych, na przykład. Nie? Jakby... musi się zgadzać nazwa, wiesz? Płock dla płocczan na przykład, Gdynia dla gdyńszczan. Jakby ktoś z Opola chciał zamieszkać w Warszawie, to już nie będzie dla niego dobre miejsce do zamieszkania. Jeśli nie będzie przechodził koło tej cepeli, to będzie bardzo, bardzo w porządku. No ale to może teraz człowiek, który też wraca, już dzisiaj o nim mówiliśmy, wraca do wielkiej polityki, wraca w wielkim stylu i znowu robi to, w czym jest najlepszy. Dla przedsiębiorców płacących podatek liniowy, bo to jest inna grupa, przy przychodzie rocznym do 120 tysięcy składka wyniosłaby 300 zł miesięcznie. Przy przychodzie rocznym między 85 tysięcy a 300 tysięcy złotych składka wyniosłaby 525 tysięcy złotych miesięcznie. 525 tysięcy złotych miesięcznie. A dla przedsiębiorców, którzy rozliczają się podatkiem liniowym powyżej 120 tysięcy, wyniosłaby 525 zł miesięcznie. I ostatnia grupa, przy przychodzie rocznym powyżej 300 tysięcy złotych, składka zarówno za pracowników, jak i dla przedsiębiorców wyniosłaby 700 zł miesięcznie. No to jeszcze tam... Wydaje mi się, że składka 525 tysięcy miesięcznie to troszeczkę sporo jednak by było. Sporo. Sporo, zwłaszcza jeśli ktoś ma, wiesz, przychód od 80 tysięcy do 300 tysięcy, to potem 525 co miesiąc, a to jest przychód roczny, to będzie się musiał gdzieś zapożyczyć, zadłużyć. Nie wiem, czy u pana Ryszarda, czy na przykład, nie wiem, może u pana Mencena, bo się tak troszkę kolegowali w kampanii, ale to, co jest, no to, że się pan Petru pomylił, no to nie byłaby żadna sensacja, prawda? Ale że jemu się mylą dodatkowo przychód z dochodem, to już jest naprawdę niesamowita historia, bo jak wiadomo, dochód to przychód minus koszty, a on tutaj mówił, to dochodu, przychodu, dochodu, czyli to w ogóle jest kompletnie tego nieważne, najważniejsze były cyfry, nie pomylić się w liczbach. I to się prawie udało. No prawie, prawie, doceńmy, bo to jednak, jednak o
parę zer się pan Petru pomylił, ale no pewne niedociągnięcia były. No, to... Tak walczył, tak się starał w tych wszystkich wywiadach telewizyjnych przed powrotem do polityki i odkąd już wrócił do polityki. Każde słowo cyzelował. No, no tak nawet żartowaliśmy, że się tak wyćwiczył, że już nie ma się z czego śmiać. A tu patrz, wyszedł człowiek na konferencję i takie kwiatuszki. No, 525 tysięcy miesięcznie chce pobierać od człowieka, który tyle rocznie nie zarabia. Albo nawet 5 razy mniej zarabia. No, dużo, dużo, dużo mniej zarabia. No, chyba, że to taki liberalny podejście. Wcześniej mu się liczba króli, wiesz, myliła. No to tam 3, 6, to ja rozumiałem, to pomnożył razy 2, to nie problem. Czy tam na przykład, jak mówił o liczbie krajów na świecie, to też mu tam wychodziło 100, kilkadziesiąt, chociaż jest grubo ponad 200. Przy liczbach pan Petru troszkę nie daje rady. W sensie no, wizualnym, PR-owskim to jest świetnie, to pan wie, że to żadnych zarzutów nie można mieć tutaj. Natomiast trochę to jest niestety martwiące takich fanów pana Ryszarda, jak ja na przykład, no, że akurat ekonomista, czyli coś, na czym powinien się znać, chociaż albo chociaż potrafić udawać, że się zna, to mu się to wszystko za każdym razem sypie. No. Jeśli pan Petru miałby pisać jakiś projekt ustawy, to parę osób powinno ten projekt porządnie po nim przeczytać przynajmniej, bo to... Różnie może być, bo może się okazać, że myli się nie tylko przy mówieniu, ale także przy pisaniu też. No co by było, jakby wpisał to do projektu na przykład? No zrujnowałby ludzi troszeczkę, no. A... No dobrze, żeby już tak nie dobijać pana Ryszarda, to teraz udowodnimy, że nie zawsze liczby mu się mylą i kiedy mówi o 2 niedzielach w miesiącu, to nie chodzi mu o 20 niedziel w miesiącu. Ludzie się przyzwyczaili do tego, że niedziele są wolne. Część w Niemczech są tak, różne może być izby w Austrii, handlowe, tak? Niektóre chcą, niektóre nie. Pamiętajmy, że bardzo wiele sklepów... Polacy są bardzo podzieleni. Są podzieleni, dlatego... Nie ma tyle samo jest za jaki przeciw. Dokładnie tak, w związku z tym... Po pierwsze jest tak, że zaproponowaliśmy kompromis pomiędzy pełną liberalizacją a stanem obecnym. Po drugie, Platforma Obywatelska albo poprze nasz projekt, albo też zgłosi swój w pełnej liberalizacji. W związku z tym... A pan sobie wyobraża taką sytuację, że wy głosujecie za czymś razem z Konfederacją, wykluczając Lewicę? No bo nie. To by spowodowało Ja sobie wyobrażam wstrząs. Sytuację, że jest projekt Koalicji. Ustawy w Sejmie, który jest głosowany i dostaje większość. Tym dniem, tradycyjnym dniem na odpoczynek, na spędzanie czasu z rodziną jest niedziela. Stąd ten głęboki sceptycyzm wobec wszelkich propozycji wprowadzania pracujących niedziel. Bo nie rozmawiamy o tym, czy Agnieszka Dziemianowicz-Bąk, czy Ryszard Petru będzie pracował w niedzielę. Nie, rozmawiamy o tym, czy kasjerka w jednym z supermarketów, czy magazynier w innym supermarkecie będą musieli mieć pracujące weekendy. No bo ten pomysł trzeciej drogi jest taki, że 2 niedziele pracujące, ale za podwójną stawkę. Ale 6 miesięcy niepracujących, jakby powiedział pan Rysiu. Pan Ryszard mógłby tak powiedzieć, ale jak ten projekt, jak posłowie zaczną nad nim pracować, to się może skończyć tak, że 2 niedziele pracujące, ale za zwykłą stawkę, że jednak już ta podwójna stawka zostanie wykreślona, albo że na przykład 4 niedzielę pracujące, a pan Ryszard nie będzie w niedzielę pracował, tylko właśnie panie kasjerki, panie, które rozkładają towary. Chyba, że się pomyli. Chyba, że się pomyli. Na przykład będzie myślał, że jest poniedziałek, wstanie rano do roboty, wiesz, nikogo nie ma. Często mu się to zdarza. Żona mu powie, że jednak nie musi iść do roboty, bo on teraz, pamiętaj, ma żonę, panią Jannę. Myślę, że tak mu powie? No zależy, jak się sprawuje w domu, bo jak się sprawuje tak sobie, no to powiem mu, tak, no idź do tej roboty. Pan Petru chce też, łącznie z tymi 2 niedzielami, przeforsować jedną rzecz. Wyjątkowo bzdurną, moim zdaniem, to znaczy, żeby pracodawca miał obowiązek dać wolne takiemu pracownikowi, który pracował w niedzielę, w ciągu najbliższych 6 dni, czyli krótko mówiąc, będą to dni powszednie. Czyli jeśli to na przykład będzie pani szanowna kasjerka z jakiegoś supermarketu, to ona będzie miała wolny dzień wtedy, kiedy jej mąż będzie w robocie, dzieci będą w szkole, a ona będzie sobie siedziała i patrzyła wtedy w portret Ryszarda Petru i albo tam, nie wiem, rzucała lotkami, albo buziaczki mu wysyłała. Nie da się tak tego zorganizować, żaden pracodawca takiego zobowiązania na siebie, no, że tak powiem, sobie nie wystawi, więc to jest wszystko pic kompletnie na wodę. Ale koniec... kłócą się, ale kolejne... No tak, nie, no kłócić to oni się będą zawsze. Zarzewie konfliktu no. W koalicji. Jak tylko zaczynają mówić, co myślą, tak. To zaczynają się natychmiast kłócić. Więc lepiej, żeby było tak, jak było. Żeby nie myśleli, nie mówili, a już na pewno nie udzielali wywiadów za granicą, panie ciocia osobo. Głosujesz na Prawo i Sprawiedliwość? Te słowa są o tobie. Musimy to wytępić krok po kroku. Poprzez inną narrację w mediach publicznych. Żeby to wytępić, potrzebne będzie całe pokolenie. Ale zaczęliśmy nad tym pracę już pierwszego dnia.
mówi Tomasz Grodzki, nazywając nas pogardliwie homo piscicus. Grodzki mówi otwarcie to, co o nas myśli, bo wypowiada się dla zagranicznych mediów, w tym wypadku Guardiana. I pewnie sądził, że się nie dowiemy. No to jak? Damy im się wytępić? No, pan Grodzki pewnie pomyślał, że jak udzieli wywiadu Guardianowi, no to wtedy nikt w Polsce tego wywiadu nie przeczyta. No, ale to czysta mowa nienawiści. No, przecież pan Grodzki chce wytępić wyborców Prawa i Sprawiedliwości. To tak jak Rafał Trzaskowski przed wyborami do parlamentu zapowiadał, że nie będzie miejsca w Polsce dla takich poglądów. Pan Trzaskowski zapowiadał, że nie będzie w Polsce miejsca dla wyborców Prawa i Sprawiedliwości. A teraz pan Grodzki twierdzi, że wytępi wyborców Prawa i Sprawiedliwości. Ciekawe, ile wziął za ten wywiad. Czy myślisz, że to za darmo całkiem było? Może jakaś koperta tam była pod stołem. No, powinna być, bo to za takie słowa. No, mam nadzieję, że w środku jednak były ojo z wiadomego źródła, a nie na przykład polskie złote. Mnie się wydaje, że jeśli pan Grodzki chce coś tępić, to jako osoba o niekwestionowanym autorytecie medycznym oczywiście, powinien zacząć od tępienia łapówkarzy w służbie zdrowia, od tępienia korupcji. To tego typu człowiek z tak wielką estymą i darzony tak wielkim szacunkiem przez tylu pacjentów mógłby się za to wziąć. Znaczy oczywiście się, za rady. To wziąć, a nie wziąć za to, bo jakby za to znowu wziął, to znowu mamy następnego łapówkarza. Obawiam się, że nie da rady i obawiam się też, że nikt nie uzna tego za mowę nienawiści, bo teraz za mowę nienawiści będzie uznawane tylko wszystko, co jest mówione pod adresem społeczności LGBT. Pod adresem wyborców PiS można mówić rzeczy dowolne, a my wracamy do państwa za kilka chwil. Wystawianie kandydatki przeciwko prezydentowi, który prowadzi politykę równościową, który wspiera mniejszości seksualne, który... No, faktycznie, ogromne sukcesy, dwa największe sukcesy, jak rozumiem. Tak, Rafał Trzaskowski. No nie, no dobra. Mniejszości seksualne, prowadzi politykę równościową. Prawdziwy sukces Rafała Trzaskowskiego w takim razie? Pan z mojego punktu widzenia? Oddanie kilku stacji metra po stronie zachodniej. Kończymy tą długą, niestety, inwestycję metro na Wilanów. Dobry wieczór. Ponownie pan Michał Szczerba znów zaczął kolejną część naszego programu i znów się pomylił, żeby nie powiedzieć, minął z prawdą. Otóż, panie Michale, szanowny przewodniczący komisji, chciałem powiedzieć członku, to członkiem jest pan Zębaczyński, panem członkiem, przepraszam. Panie Michale, szanowny, tramwaj na Wilanów jest budowany i to nie jest, czy linia tramwajowa, i to nie jest metro. Metro na Wilanów dojeżdża prawie od samego początku funkcjonowania metra w naszej pięknej stolicy. A to, że pan Rafał Trzaskowski dba o prawa środowiska, na którym panu, jak mniemam i sądzę z tej wypowiedzi, tak bardzo zależy, to jeszcze nie czyni go mężem stanu. To jest program Polityka na Deser. Jesteśmy w telewizji w Polsce. Krzysztof Fezet. I Dorota Łosiewicz, witamy państwa bardzo serdecznie. No ale jaki zarzut, zobacz, wobec partii Razem, bo też pokazywaliśmy już pana Szczerbę, który rzucił się na panią Matysiak i tam uważał, że ta partia Razem to w ogóle, prawda, tam nic. W ogóle nie trzeba o nich mówić, a teraz taki atak na kandydatkę partii Razem i zobacz, w ogóle całej lewicy, bo pani Biejat jest kandydatką całej lewicy. I nawet patrz, tak walczy o prawa kobiet, taki przynajmniej w gębie jest mocny. I nie przyszło mu do głowy, że kobietę tak brutalnie i brzydko zaatakował. No dlaczego kobieta nie miałaby być kontrkandydatką pana Trzaskowskiego, bo pan Szczerba jej nie lubi? Wydaje mi się, że tak. Mhm. Mam nadzieję, że tu nie chodzi o jakieś takie bardziej ugruntowane fobie pana Szczerby. Natomiast zapytał w czasie tego wywiadu pan Szczerba, jakie opóźnienie drugiej linii metra. No to ja muszę znowu mu uświadomić, chociaż jest warszawiakiem podobno, że druga linia metra miała być zakończona w 2022 roku, czyli mamy dziś 2024, jeszcze nie jest zakończona, jeszcze przez jakiś czas nie będzie. Znalazłem dzisiaj dwa powody. Oczywiście to są usprawiedliwione te opóźnienia, gdyż po pierwsze, miasto nie wykupiło, inwestor nie wykupił na czas gruntów. No to się zdarza, prawda? No coś tam budujesz, nie wykupisz tego. O, pani, ja tu chcę pomidorki, ale to nie jest pana. To niedobrze. To w przypadku metra to jest jeszcze gorzej. I druga rzecz, rzeczywiście potwierdzam, bo padało. Podobno zrobiło się takie błoto na placu budowy, że trzeba było tę wodę wypompować najpierw.
wiesz, jak się buduje i pada, nie wiem, widziałeś kiedyś coś takiego na świecie? Ja nie widziałem nigdy. Jak się buduje, to wtedy wiadomo, że nie pada, prawda? Albo budujesz tam, gdzie nie pada nigdy. A tutaj niestety okazało się, że padało w Warszawie. Znaczy, ja widziałem, jak na przykład w Warszawie padało i coś się z trasą toruńską wtedy działo i krew. Pan Trzaskowski twierdził, że to absolutnie zalała. Nie jego sprawa, bo to wojewoda, no nie tylko krew, przede wszystkim woda i tam nawet pływali niektórzy na tej trasie toruńskiej, ale mimo to nie przeszkadza to panu Szczerbie uważać Rafała Trzaskowskiego za najlepszego prezydenta stolicy chyba w historii wszechczasów. I nie przeszkadza też kandydować, krytykować kandydatki lewicy, a jednocześnie przecież pan Szczerba mówił, że pan Trzaskowski taki równościowy, za równouprawnieniem i taki w ogóle, no ale to chyba nie o kobiety mu do końca chodziło. Już teraz to równouprawnienie kobiet jest nieważne, bo kandydatka lewicy no nie może występować przeciwko takiemu człowiekowi. Tylko teraz jest ważne równouprawnienie mniejszości seksualnych. To jest teraz temat. Tak jakby pan Rafał coś, przepraszam, miał do tego. Nie przemyślał po sobie pan też Szczerba, moim zdaniem, chyba tego. No i też mógł jakby wspomnieć, bo tam mówi o tym też, o metrze na Bemowo, które już jest 2 lata opóźnione, też przy okazji. Bo tak no, nie mieściło mi się to w głowie, tak jak powiedziałem wcześniej, że pan Szczerba może mijać się sprawno. A to się okazuje, że w czasie jednego programu już złapaliśmy go ze 4 razy po prostu na tym. Niesamowite. Może on po prostu nie wie. Tak zwyczajnie po prostu może nie wie. Taki mózg i czegoś by nie wiedział. No bo, ale Jońskiego przy nim nie było. Oni, wiesz, razem tworzą człowieka kompletnego, a osobno to ani jednemu nie idzie, ani drugiemu nie idzie. No tak. No to pokażemy w takim razie, co jedna z pań, kobiet, lewicy odpowiedziała panu Szczerbie. Aleś się spłakał Michał Szczerba, a Magda Biejat jest kandydatką całego KKW Lewica, nie tylko Partia Razem. I ma szansę wejść do drugiej tury, bo szanuje wyborców i robi kampanię. A Trzaskowski raz się przejechał metrem i raz tramwajem z kamerą. I tyle. I to ta wypowiedź Anny Marii Żukowskiej dotyczyła oczywiście tego fragmentu dotyczącego Biejat. Ale już z książkami jeździł pan Trzaskowski. Jak jeździł, już siedział. No, ale pojazd się przemieszczał. Przynajmniej się? No, jak pan Trzaskowski siedział w środku. No, ale jak udzielał wywiadu, zamknięte. To się pojazd nie przemieszczał. Jak udzielał wywiadu, to nie, ale jak trzymał książkę i udawał, że czyta, to wtedy się pojazd chyba przemieszczał. Aha. Chyba, że wsiadł, wysiadł, ktoś mu tylko zrobił zdjęcie, żeby pokazał, że się przemieszcza. To nie jest wykluczone. Powtórzę, tyle zdjęć pana Rafała w Warszawie widać w tej chwili na każdym kroku. Właśnie tramwaje, autobusy, wszędzie jest ten napis po prostu Warszawa, tak jakbyśmy nie pamiętali w ogóle, komu zawdzięczamy, że to jest po prostu Warszawa. Więc może rzeczywiście, może nie pamiętał, może nie pamiętał. No ale pani Żukowska w swoim stylu przytemperowała nos panu Szczerbie, bo rzeczywiście pani Biejat jest kandydatką całej lewicy, nie tylko Partii Razem. A przecież jak pan Szczerba uważa, Partia Razem to tylko kilku posłów i w ogóle nie warto się nimi absolutnie zajmować. A pani Biejat jest senatorką i wicemarszałkinią Senatu. Matka, ciężki jest ten nowy język. Trzeba się pilnować. No, także pan Szczerba nie okazał, nie wykazał się szczególnym szacunkiem dla kobiet, mimo że prawa kobiet to wszyscy mają po prostu normalnie chyba wytatuowane, nie powiem gdzie. Nie kończ gdzie, nie kończ. No właśnie tam. No właśnie tam chyba mają, rzeczywiście. No to teraz przeniesiemy się do Poznania i będziemy w tym Poznaniu 2 razy z rzędu, zresztą 2 razy w tym samym klubie, a klub jest no właśnie taki troszeczkę inny. Natomiast impreza też była inna. Chodziło o promocję kandydatów na prezydenta Poznania ze strony Koalicji Obywatelskiej, Lewicy i Trzeciej Drogi. No dobra, pawiam, klub jest gejarski. I zaczynamy kobiety! Thank you.
Ja mam tylko nadzieję, że pan Sterczewski nie pojechał tam na rowerze do tego klubu i że po wyjściu z tego klubu nie wsiadł na rower, ani też nie prowadził żadnego innego środka transportu, komunikacji, czy też czegokolwiek, że krótko mówiąc wrócił taksówką, albo na piechotę przynajmniej do domu, to po pierwsze. Byle nie biegiem, bo no, biec licho mógł, nie śpi. Tylko to mogło się skończyć tak jak na granicy, no prawda, taką złapaniem zająca. Ale fajny ten taniec taki perkusyjny troszkę. Znaczy, pan Sterczewski minął się z powołaniem, został posłem, a powinien być perkusistą zdecydowanie. Powinien być kimkolwiek, byle nie posłem. O, to także ten wachlarz jest szeroki. Natomiast ciekawa impreza, na której promowali się wszyscy kandydaci obecnej rządzącej koalicji, bo był tam kandydat trzeciej drogi, pan Przemysław Plewiński, była kandydatka lewicy, pani Beata Urbańska. To ta, gdzieś tam krzyczała. Tak, tak, a za nią przebiegła pani poseł Uberhan, też tam się pojawiła. I kto tam się tam... No i jeszcze oczywiście pan Jacek Jeszkowiak, którego pokażemy za chwilę, więc taka, patrz, kampania taka równości, że to wszyscy kandydaci, właściwie nieważne na kogo zagłosujesz, bo my jesteśmy wszyscy z jednej bajki, to ciekawe. A żeby było zabawniej, wszystko, dochód z imprezy miał być przeznaczony na cel charytatywny, a tym celem charytatywnym miała być psychologia dziecięca. No właśnie, troszkę się tego obawiam, że tutaj dostrzegam pewne znowu niedociągnięcia i pewien dysonans, dlatego że państwo mówili, że zbierają, tak, że zbierają pieniądze na walkę z depresją wśród młodzieży, to ja bym na przykład wolał, żeby te pieniądze, chociaż pewnie i za darmo pan Zbigniew Lewstarowicz udzieliłby jakiejś tam, no, jakiegoś wykładu tym młodym ludziom, którzy bawią się w tym lokalu albo chcieliby się w przyszłości tam pobawić, bo akurat pan Zbigniew Lewstarowicz o pewnych sprawach i pewnych schorzeniach psychologicznych, zostanę przy tym sformułowaniu, ma dużo większe pojęcie z pewnością niż nawet pan Franek Sterczewski. Nie może być. No, wydaje mi się, że tak. I że większy byłby pożytek dla tej młodzieży, gdyby się naprawdę spotkała z panem Lwem Starowiczem, posłuchała, o czym jest tranzycja, czym są mody zachodnie, za które dzisiaj Zachodowi, a przede wszystkim dzieciom na Zachodzie i młodzieży przychodzi płacić. No ale co to obchodzi tęczowego JJ-a, jak nazywają go w jego pięknym mieście, czyli pana Jacka Jaśkowiaka, obecnego wciąż prezydenta. Przednia była zabawa, pan Jaśkowiak się wytańczył, tylko ciekawa jestem, z poparciem którego kandydata to się skończy z tej ten trójki. Taniec jego konkretnie? Jego, pana Sterczewskiego, no bo ponieważ to była impreza trzech kandydatów, no to którego poprze większość w tej trzech sytuacji. Kandydatów, ale 80 płci, to jest dopiero mnożenie, przez które nie przebrnęłaby nawet chyba pani Leszczyna, no bo jako się rzekło, akurat tam właśnie ta impreza. Nie wiem, no to oczywiście to są zbyt poważne tematy, żeby je zbywać dowcipem w takim programie, ale coś jest jednak niepokojącego, jeśli kluby gejowskie będą brały się za walkę z depresją u dzieci i młodzieży. A czy pan Jaśkowiak za taką walkę się bierze? Nie wiem, ta jego koszulka, przepraszam, jest tak obłędnie niemądra, z tą gwiazdą Dawida, z tym półksiężycem, z krzyżem tutaj. Że w sumie, ale to jest człowiek, który przecież też był odważny swojego czasu. Ja też myślałem, że on tutaj zatańczy z jakimiś tam, no wiesz, bywalcami. A tutaj pani, mężczyzna z kobietą tańczy w gejowskim klubie. Co to się stało? Nie wiesz, czy nie tańczył z osobą gejowską. Po robocie. Znaczy, mógł także tańczyć. W trakcie roboty, rozumiem. Bo jak rozumiem, homoseksualizm dotyczy zarówno kobiet, jak i mężczyzn, więc pan Jaśkowiak mógł tańczyć z uczestniczką, znaczy z bywalczynią tego klubu. Tego absolutnie nie wiemy, nie jesteśmy w stanie na ten temat nic powiedzieć. Natomiast mam nadzieję, że jeżeli taki był cel, to te pieniądze na tę psychiatrię dziecięcą trafią i że będą to potężne pieniądze, bo dziecięca psychiatria jest wiecznie niedofinansowana i pieniędzy potrzebuje, czy z takiego źródła, to już wolę się w tej sprawie nie wypowiadać. No, to jesteśmy przy kampanii samorządowej. Nie wszystkim wszystko wychodzi, ale wszyscy na pewno chcą dobrze.
w tej chwili pokażemy coś, co chyba miało być bardzo nośnym spotem wyborczym. Wygląda to raczej na prognozę pogody. Cześć! Cześć! Dzisiaj jesteśmy w Świnku. Przyjechaliśmy po zwycięstwo. Zwyciężymy! Zwyciężymy! Ja na przykład zgadzam się z tą panią w białej bluzce. W jakim sensie? Z każdą z tych pań mogę się zgodzić lub nie, bo absolutnie że nie słyszałam. Nie, bo absolutnie nie słyszałam, co mówiły, ponieważ jakość dźwięku była taka, że poza zwyciężymy nie byłam w stanie usłyszeć nic. Znaczy to był bardzo profesjonalny spot wyborczy, bardzo, tak. Tylko coś z dźwiękiem nie zagrało. Tak, panie powinny teraz na wszelkie uszczypliwości, których jest w internecie niestety dużo, jeśli chodzi o ten spot, powinny jakoś tak zareagować, tak jak te panie bohaterki filmu Barry i Miś. Nieprawda, że dach nad łóżkami przeciekał, zwłaszcza że prawie nie padało. I tutaj też nieprawda, że nas nie było słychać, zwłaszcza że prawie nie wiało. Ale zwyciężyły, znaczy żadnej z nich wiatr nie porwał. Odzienia nie zerwało, co byłoby bardzo mocne, nieśmiało podpowiadam następnym razem, jeśli tak będzie wiało. No, trzeba czymś sobie radzić, ale jak się nie ma nic do powiedzenia. To był symbol Donalda Tuska. Przecież pamiętasz, że pani Gajewska w kampanii mówiła, że najlepiej wieje Donald Tusk. Więc może to był taki symboliczny udział Donalda Tuska w kampanii pań z Koalicji Obywatelskiej. Bo inaczej ciężko mi sobie wyobrazić. Bo to panie z koalicji były, bo ja tak się zastanawiałem. Właśnie nie zdążyłem spojrzeć z koalicji. Tak, tak, z koalicji. To serduszka takie biało-czerwone to ma koalicja. Lewica ma chyba takie czerwone, coś tam serce po lewej, mam serce po lewej. Bo najpierw myślałem, że to może trzecia droga i chodzi o te wiatraki takie, żeby pokazać, że bardzo mocno wieje właśnie, że czekały na taki wiatr mocny i potem mogłyby ruszać tymi rękami i produkować prąd. Nie ma ustawy wiatrakowej, no nie stresuj pani tej od klimatu, no. Pani Paulinki Henning-Kloski. Pani Henning-Kloski, wypadło jej się nie da zestresować. Jak ona już po nocy tam przerabiała piątki na trójki, to odległości wiatraków. No i co, i wszystko do kosza, bo było źle. I musi od nowa wszystko pisać, a ustawy ciągle nie ma. Jak nie było, tam tak nie ma. Budka już nie przyniósł gotowca i teraz pani Henning-Kloska musi wszystko sama liczyć. Ale teraz są takie czasy, Dorota, teraz są takie czasy, że kobieta to w ogóle musi wiele rzeczy niestety sama, nawet taka, która chce być radną, też musi się wszystkiego uczyć od zera, jeśli chodzi o dziurki, dziury. Zresztą proszę zobaczyć. Więc tak, całe szczęście mam wiertareczkę. No i niestety musiałam się nauczyć, więc walczę z dziurami. Muszę sobie właśnie zrobić dziurki, bo będę wieszać dzisiaj na lampie. Więc trzymajcie kciuki, żeby mi się udało. O. O. Tak mniej więcej. Super, umiem. Słuchajcie, umiem. Umiem, nauczyłam się dzisiaj właśnie. Bożesz ty mój, Krzysztof, jak ja przez chwilę się po prostu strasznie bałam. Wspaniale. Strasznie się bałam, bo ta pani tak trzymała ten plakat, że ja myślałam, że ona sobie tą wiertarką w rękę wwierci. Ja myślałam, że o to chodzi. I że oni to pokażą, żeby pokazać, z jakim poświęceniem kandydaci biorą udział w kampanii. Naprawdę się bałam. Ja myślałam, że o to chodzi. Że to właśnie tak ma wyglądać, żeby to się, że ta krew tak trysnęła potem na ten ekran z tą wiertarką. Się bałam, no bo o co mogło innego chodzić? O to, że pani pierwszy raz w ręce trzymała wiertarkę, przepraszam. Sama mówi na tym filmie, że się nauczyła. Potem jest w szoku, że się jednak nauczyła tego wszystkiego. Nie wiem, czy to nie powinna zostać na przykład no, szefem jakiejś komisji śledczej, bo predyspozycje na pewno ma, prawda? I wizualne, i intelektualne. I jak się trzeba czegoś nauczyć, to się szybko uczy. I tu se dziurkę zrobi, prawda? Nie pokazywała, jak to drugą robiła, niestety. Słuchaj, może to dobrze. Może to nawet dobrze, że nie pokazywała. Natomiast nie zwróciłam uwagi kandydatką, jakiej partii jest ta pani. Nie zwróciłam uwagi, czy tam było serduszko, czy nie było serduszka. Było. Ale jeżeli było serduszko. Było, oczywiście. No ale nie, no to przecież należało ten plakat taśmą klejącą przykleić. No przecież nie po to Rafał Trzaskowski szyby sklejał taśmą klejącą, żeby pani teraz dziurki wwiercała. No nie pokazał, jak to ma być. Skoro szyby można skleić taśmą, to chyba plakat też można do czegoś przykleić taśmą. Ale wiesz, chyba, jeśli ta pani akurat ma no jednak pewnego rodzaju problem z przewierceniem dziurki przez swój własny billboard, jak ona tu zapowiada, że będzie wieszała to na lampie, jeśli chodzi na przykład o latarnię jakąś uliczną, pani wrzuci film. Bardzo prosimy w imieniu wszystkich prowadzących ten program i wszystkich wydawców. A na koniec coś z cyklu kończy się zima, idzie wiosna.
Trzeba by jakąś marzannę zrobić. Pani marszałkini, Wysoka Izbo. Pałac Prezydencki jeszcze skuty lodem, zamrożone TK, zasypana neo-KRS, rolnicy palą koksowniki, drogi do NBP nieprzejezdne, ale widać już pierwsze oznaki nadchodzących zmian. Rząd zabrał się za porządki, odtajało w sądach i prokuraturze. W TVP zakwitły pierwsze kwiaty, wojsko i policja w lżejszych mundurach, szkoły odśnieżone, spółki Skarbu Państwa przewietrzone, no i wreszcie panuje przyjemna aura w Sejmie i w Senacie. Tak, zgadliście Państwo, to już wiosna. Aż po prostu zęby mnie rozbolały, nie wiem, czy coś powiem, a w tej poezji po prostu szczęka mnie boli, zęby mnie bolą. Ze śmiechu? Tak, nie, od tych rymów i od tej poezji. No nie to mogę. Taka była właśnie poezja, no przepraszam cię, ale ktoś ma, wiesz, bób, humus, włoszczyznę w sercu i to pielęgnuje. Jak ktoś przekręcał słowa świętej roty Marii Konopnickiej i wył, tak nam dopomóż Tusk. No jako się rzekło, no marzannę można topić, a myśmy ją, tak powiem szczerze, symbolicznie troszeczkę tutaj obnażyli. Nie, co ja mówię? Jachira obnażona? Marzannę, przepraszam, pomyliło mi się. Ciągle mnie wolą zęby. Musimy powiedzieć Państwu dobrej nocy. Mam nadzieję, że nie będą się Państwu śniły koszmary po tym ostatnim materiale. Dobranoc. Dziękujemy, dobranoc.